Cześć, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj poopowiadamy sobie o nowej aktualizacji. Mamy 14 levele oraz mamy czempionów, także dosyć duże zmiany. Także o tym sobie pogadamy, opowiem wam, co to znaczy dla gry, jak levelować do tych 14 leveli i opowiem mniej więcej moją opinię, co sądzę o przyszłości gry w kontekście tej aktualizacji i wszystkich innych oczywiście. Także zapraszam was do oglądania. Także logujemy się do gry i pierwsze co widzimy, to od razu mamy 14 level konta. Także jest to dlatego, że w tle wcześniej zbierał nam się XP, jak już miałem 13 level. W związku z czym teraz po prostu od razu nam przeszło na ten 14. I oprócz tego 190 tysięcy nam oddano star pointsów za resztę XP, która była sobie w tle. Także to jest na pewno bardzo duży plus, fajnie, że nie zapomnieli o tym, że coś takiego cały czas w tle było. Jak widzicie, mamy nowe też skrzynki za levele, także my sobie je będziemy w tle otwierali, a w tym czasie się sobie pogadamy o 14 levelach. Także mamy nowe 14 levele. Jeśli ktoś już miał 13 levele, to musi zbierać kolejny level, żeby mieć maksa. Co trochę jest się, natomiast przynajmniej oddali nam trochę kart, których normalnie byśmy zdobywali. I jeśli mieliście legendę, którą wcześniej mieliście na maksie, macie max level konta, to teraz na przykład dodaje wam się 14 na 20 kart potrzebnych do następnego levela. Co ma sens, dlatego że teraz ulepszenie na 13 level kosztuje o 10 kart mniej i wszystkie inne levele też są trochę tańsze, więc... Oczywiście, że fajnie, że nam to oddali. Co oznacza, że mam jeszcze 6 tokenów i mogę sobie od razu lawę ulepszyć na maksa. Innych kart co prawda już mnie nie stać, natomiast przynajmniej tyle. Opinie na temat tej zmiany są bardzo zróżnicowane, powiedziałbym. Niektórzy sądzą, że to świetnie, że jeszcze jest coś do ulepszania i przynajmniej gra nie będzie nudna. Z czym się po części zgadzam, dlatego że bardzo dawno tego nie było i fajnie, że jest coś nowego do roboty. Jak teraz mogłem sobie po prostu poulepszyć moje karty, to trochę mi to dało frajdy. Natomiast z kolei jest druga strona, która mówi, hej, niepotrzebnie ulepszać te wszystkie karty. Skoro wcześniej mieliśmy 13 levele, to teraz wszyscy jak i tak będą mieli 14 levele, bo za chwilę i tak będą mieli, to nie ma to przynajmniej żadnego znaczenia na to bladerze i tak wszyscy mają 14, jakie to ma znaczenie, po co. I to też jest opinia, którą jestem w stanie zaakceptować. Powiem, że na pewno fajnie się gra, jak wszyscy mają 13 levele i każdy ma takie same levele dzięki temu. Jest po prostu równość. Nie ma tak, że jedni kompletnie dominują innych tylko przez levele. Podczas gdy teraz to się zmieni, dlatego że jeśli ktoś na przykład jest pay to winkiem, czyli wydajesz dużo kasy na grę, to od razu będzie miał te 14 i od razu będzie miał 10% przewagę nad wszystkimi innymi. Co myślę, że na pewno nie jest fair. Natomiast to kosztuje te... Ulepszenie nie są aż takie drogie. Są tak drogie jak na 13 levele. Z czym jeśli ktoś już miał 13 levele, to spokojnie te 14 też osiągnie. Nie powinno być problemu. Jeszcze są start tokeny. Są wszystkie tokeny, które można zbierać. Są tokeny, którymi można od razu ulepszyć karty. Także jakoś to da się zrobić. Natomiast z mojej perspektywy główny minus tego jest taki, że znowu muszę się skupić tylko i wyłącznie na jednym deku. Mój Lockbait, który wcześniej miał przynajmniej 13 levele, czyli mogłem sobie nim spokojnie, jakbym chciał grać na arenie. Teraz znowu muszę na nim levelować 14, a najpierw chcę się skupić na lawie oczywiście, więc nie będę grał Lockbaitem na arenie po prostu wcale. Oprócz tego inny taki fajny deck z balonem i z Freezem, dokładnie tak samo. Muszę znowu się na nim skupić, nie mam na to czasu, nie mam na to tokenów, nie mam na to złota. Co powoduje, że muszę po prostu skupić się tylko na jednym deku. I oprócz tego na pewno ludzie, którzy dopiero co zyskali te 13 levele, już myślę, że mają max levele, więc już mogą kompetatywnie grać i nie będzie dużego problemu, to teraz no muszą zbierać znowu te XP i nadal nie mają max levela w gruncie rzeczy. Także nadal są dominowani przez silniejszych graczy. Wcześniej mieli 12, teraz się cieszą, że o, wreszcie mam ten 13, już mogę sobie normalnie grać, a tu się okazuje, że ups, 14. Także na pewno myślę, że jest dużo minusów tego rozwiązania. Natomiast przynajmniej nie jest nudno. Natomiast po coś te levele są w grze. Gdyby nie były bez znaczenia, to od razu wszystkie daliby nam 13. Ktoś może powiedzieć, że to dla zarobku. Natomiast myślę, że ogólnie levelowanie daje trochę frajdy po prostu z gry. A ktoś mógłby powiedzieć, że 13 levele stały się zbyt łatwe do osiągnięcia. Przez wszystkie zniżki, przez wszystkie tokeny, przez wszystkie nowe zmiany ogólnie. Także może dobrze, że są nowe levele pod tym względem. Natomiast 14 levele są chyba największą zmianą, natomiast nie jedyną. Mamy jeszcze czempionów. I tak, czempiony to jest nowa rzadkość kart, teraz można je zdobyć. Są trochę tak jak bohaterzy w Clash of Clans, co podsuwa mi taki pomysł, że być może taktyka twórców obu tych gier jest po prostu bardzo podobna teraz. Dlatego, że jednak Clash of Clans myślę, że poradzi sobie długoterminowo, przez to, że cały czas mają nowe levele, cały czas mają nowe zmiany, to przytrzymują graczy przy grze.
I może trochę tego chcieli podłapać twórcy Clash Royale, czyli wydział Supercella, który zajmuje się po prostu Clash Royale. Może tak jest. Natomiast jeśli chodzi o same czempiony, to jeśli, jak się je otrzymuje, to są one na 11, trzeba je levelować. Także kolejna karta do levelowania. Natomiast oni są jeszcze trudniejsi do zdobycia niż legendy. Natomiast jest jedna skrzynka, którą dostaje się za 14 level i tam ma się gwarantowanego czempiona, przynajmniej tyle. Są trzy czempiony. Jest taki, który samonuje szkieletonki, jest Archer Queen oraz jest taki gościu, który sobie bije mieczem różnych gości innych. I oni mają specjalne zdolności, które kosztują 2 eliksiry, żeby je aktywować. I w każdym momencie, jakim chcemy, możemy po prostu to aktywować. I nie możemy mieć dwóch czempionów jednocześnie na arenie. I tak, jeden z tych bohaterów ma specjalną zdolność pod tytułem szybsze strzelanie. Archerka ma szybsze strzelanie z większymi obrażeniami i ukrywa się na ten czas. Później pan szkielet, tak go nazwijmy, bo nie wiem jak się nazywa, jak niszczy jednostki, to dostaje od nich duszę i później może je przywołać, trochę tak jak Eviard, tak to mniej więcej działa. Oraz trzecia postać, gościu z mieczem, który po prostu, jego zdolność powoduje, że on lata i bije ludzi mieczem po prostu. Trochę tak jak bandytka, nie można go uderzyć podczas gdy jest w swoim modzie tak jakby. Natomiast to, co jest może trochę gorsze, to to, że mam wrażenie, że Archer Queen jest najbardziej OP z tych wszystkich, a pozostali są trochę bezużyteczni. Także ja tego pana szkieleta, już udało mi się go zdobyć. Mam go na 11 levelu, więc pewnie nie będę go używał w moim głównym deku. Natomiast 11 levele od teraz są levelami, które potrzeba do challenge'y. Także tyle. Oprócz tego mamy nowe deki, które możemy sobie wybrać tylko do challenge'y, czyli do turnamentów. I wszystkie levele teraz na turnamentach, tych wszystkich są 11. Oraz każdy gracz, niezależnie od tego, jakie ma karty odblokowane, niezależnie od tego, jakie ma levele na kartach, wszystkich kart może używać na levelach 11 na tych turnamentach. Więc myślę, że to jest super zmiana na plus. Dlatego, że wcześniej ktoś chciał sobie po prostu grać na turnamencie. Ostatnio byłem z Piotrkiem, organizował turnament. Z Piotrkiem 55. I on miał niestety drugie konto, na którym miał 5 levele, więc nie miał najmniejszych szans z innymi. A myślę, że to jest po prostu bardziej fair, a to i tak nie jest główna część gry, więc nie ma co na to tutaj marnować czasu. Natomiast tyle mniej więcej. Jeśli chodzi o samych czempionów, to jak na razie wszyscy będą mieli na 11, 12, jeśli mają farta. Także jak na razie te czempiony nie są aż takie groźne. Natomiast boję się, co będzie, jak wszyscy będą mieli na 14. Jak już teraz na 12 Archer Queen to jest już bardzo, bardzo potężna. To ja się po prostu boję tego, co będzie w przyszłości. Także myślę, że do tego wszyscy jeszcze to zbalansują. Miejmy nadzieję, że pozostali dwaj czempioni będą trochę silniejsi. Natomiast jeśli chodzi o samą moją opinię o grze, o tym nowym update'cie, to na początku byłem strasznie sceptycznie nastawiony do tych 14 leveli. Dlatego, że to jest takie, że po prostu po co? Po co wszystko zmieniać? Fajnie się gra, jak wszyscy mają 13 levele. I nadal myślę, że jest wiele rzeczy, które przez to zostaną trochę zrujnowane. Natomiast myślę, że to jest takie trochę może zło konieczne. To są dodatkowe problemy, które twórcy na nas nasyłają, które musimy rozwiązać po to, żeby gra była ciekawa może. Także teraz już nie mam aż tak sceptycznego nastawienia. Myślę, że fajnie się leveluje, dawno nie levelowałem swojego głównego deku. Jeśli chodzi o samych czempionów, to znowu myślę, że to jest może trochę niepotrzebne. Oni też nie wydają się może aż tacy super silni, poza Archer Queen, która pewnie dostanie i tak nerfa. Także myślę, że oni nie zmieniają jednak aż tak dużo i myślę, że będzie dało się grać bez nich w deku. Przynajmniej mam taką nadzieję, dlatego że żaden z nich nie pasuje do mojego Lavaluna. Także zobaczymy, jak jeszcze będzie. Natomiast myślę, że wiele rzeczy zostało fajnie naprawionych, chociażby 11 levele na turnamentach, które teraz wszyscy mają. Myślę, że super, że dali nam masę tych Star Pointsów. I myślę, że super, że teraz wszyscy mogą robić te Star Pointsy, choć jednocześnie to też sprawia, że te Star Levele trochę mniej znaczą. Wcześniej to było takie, że na przykład byłeś na challenge'u i widziałeś, że ktoś ma Star Levele, więc od razu było wiadomo, o, gram z częstym levelem. Teraz to będzie trochę mniej w ten sposób działało. Nad czym ubolewa, jest mniej takiego luksusu, jeśli chodzi o te levele. Te levele są po prostu teraz mniej rzadkie i trochę tracą na znaczeniu może. Natomiast przynajmniej dzięki temu dostaliśmy masę tych Star Pointsów i przynajmniej teraz każdy praktycznie, który miał już 13 levele i zdobywał gdzieś w tle to XP, teraz po prostu będzie miał przecież swój ulubiony deck
wymaksowane 60 starpointsy, tak jak ja. Też widziałem, że inni mają jeszcze więcej tych starpointsów ode mnie. Także myślę, że to będzie przynajmniej taki plus. Także ogólnie oceniam aplikację, aktualizację na plus. Zobaczymy jeszcze, co zrobią z czempionami. Miejmy nadzieję, że są zbalansowani. Natomiast myślę, że to wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek. Powiedziałem, co wiedziałem. Także zapraszam Was do subskrybowania, do łapkowania tego filmu i widzimy się w następnym odcinku.